Studenci ze Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu oddali się zabawie podczas tradycyjnych juwenaliów, będących ostatnim dzwonkiem przed zbliżającą się dużymi krokami sesją. Tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim zaludniły się studentami, którzy obchodzili swoje święto juwenaliów. Tym razem zostały one zorganizowane przez Tarnobrzeski Oddział Społecznej Akademii Nauk, która postanowiła w tym roku zmienić charakter imprezy, skupiając się na pomocy charytatywnej. Przede wszystkim juwenalia to święto studentów, natomiast chcemy tym świętem studentów podzielić się z Mateuszem Mortką, który od urodzenia zmaga się z porażeniem czterokończynowym oraz wodogłowiem, w związku z czym cały dochód z tej imprezy, z pikniku charytatywnego oraz tutaj naszych juwenaliów przekazujemy w całości rodzicom chłopca. Jak można się było przekonać, juwenalia zorganizowane przez SAN przyciągnęły nie tylko studentów, ale również rodziny z dziećmi. Jakie atrakcje zostały przygotowane? Gwiazdą wieczoru juwenaliów 2019 jest zespół After Party. Ponadto mamy liczne atrakcje. Będzie możliwość skorzystania z przelotu balonem, jak również tutaj zaszczyciło nas swoją obecnością Beka Protection, który właśnie za moimi plecami w tym momencie daje pokaz swoich umiejętności i tak naprawdę szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto jest zorganizowany kiermasz dla Mateusza, podczas którego można wykupić cegiełkę za symboliczne 10 zł. W tej cegiełce mają Państwo balonik LED-owy, który potem uświetni niebo, wypuszczając mnóstwo balonów tak naprawdę do nieba i stworzy się taka imitacja tęczy już po zmroku. Zanim rozpoczęto świętowanie, wszystkich zgromadzonych przywitały władze uczelni na czele z pełnomocnikiem rektora Społecznej Akademii Nauk Andrzejem Kazanowskim. Studentom życzę udanej sesji, bo pamiętajcie, że to juwenalia to jest taki ostatni moment, żeby jeszcze z tej wiedzy trochę można było do tej głowy włożyć, ale dzisiaj jest zabawa. Życzę wszystkim serdecznie miłej zabawy. W obchodach juwenaliów nie mogło zabraknąć prezydenta, który przywitał studentów i wręczył im symboliczny klucz do miasta. Panie prezydencie, prosimy czynić honor. Droga studentko, przekazuję. Na dzisiaj, jutro, no i zobaczymy, na jak długo, klucze do miasta. Rozwiązujcie najważniejsze problemy miasta też tym kluczem. Rządźcie dobrze, dzielnie, udanie, a do tego klucza trzeba mieć trochę siły. Podczas juwenaliów Społecznej Akademii Nauk prezydent wręczył także puchar dla najsympatyczniejszej klasy maturalnej, którą została trzecia H z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Zabawa zabawą, ale należy podkreślić, że charytatywny charakter juwenaliów opłacił się i przyniósł niespodziewany sukces. Społeczna Akademia Nauk we wszystkich regionach, w którym prowadzimy szkoły nasze i wydziały, angażuje się w działalność charytatywną. Jest nam szczególnie miło w imieniu jego magnificencji profesora rektora Romana Patory wręczyć ten voucher na 1000 zł. Na pewno się przyda dla Mateusza na niezbędne wydatki. Drodzy Państwo, ja bym się też chciał podzielić radosną nowiną, którą już mama Mateusza zna i sam Mateusz. Zbieramy, jak wiecie, pieniążki na całoroczną rehabilitację dla Mateusza, na pionizer, na wózek. Miło mi poinformować, że wózek już mamy. Wózek jest już w rękach Mateusza. Dziękujemy jeszcze raz za każdą pomoc z Państwa strony. Ja mówię cały czas i to powtarzam, że w Tarnobrzegu naprawdę mieszkają bardzo dobrzy ludzie. Trzeba tylko chwili na to, żeby pustki się zapełniły. Święto studentów zwieńczyła gwiazda wieczoru, zespół After Party. Nie masz pojęcia, nie masz pojęcia, co to prawda. Wszystko ryzyka, wiesz,
kochani, za chwileczkę przekonamy się, kto zwycięży i otrzyma całą szczytkę zimnego piwa. Zaczynamy! Witam się z naszej wody,